super Rzyma Onixa, ponieważ bardzo łatwo go będziemy mogli zabić. Nie wiem, czemu to wydłużyłem. O, na 2 hity pójdzie, myślałem, że tak na 4, na 3. I fajnie, fajnie. Nie narzekam, nie narzekam. Mogło być gorzej. Naprawdę. I Fast otrzymał 400 punktów doświadczenia i... Serio? Serio? Ja się pytam, serio? O, jejciu, jejciu. Co nam pokaże? Ta ścieżka na dole to skrót do Silencji. Nie no, dzięki, stary. Sam bym tego nie wiem. Lokalni trenerzy chodzą tu trenować. Fajnie! Bardzo mnie to ciekawi. Porusza mnie ta historia. I już chyba Rattata, i Rattata to jest słaby Pokémon. Jak już wspominałem. Mimo, że do niej tam nic nie mam za bardzo. I ten atak mnie wkurza. Nie lubię, kiedy go używają. Bardzo nie lubię. I ja go właśnie chyba zmienię, ponieważ nie chcę, żeby mój Fast oberwał mocno. Bo jeszcze chcę go ustawić na kolejną walkę, i tak mu niewiele brakuje do 16, więc wbiję spokojnie. Dobra, tutaj Water Gun. Oczywiście jeszcze Quick Attack, dlaczego nie? Water Gun. Papa, Rattata. I Fast ma 16 poziom. Tryn. I chce się nauczyć Stun Spore. Ale ja go nie będę uczył Stun Spore. Yeah. I ma zamiar użyć Spearowa i też zostawię Ninja, ponieważ Diobas, no Boże, ponieważ Chwast by bardzo słabo, i to bardzo, bardzo słabo, oddziaływał na Spearowa, ponieważ to jest Pokémon latający. Więc jeden peck i byłoby po chwaście. Albo nawet dwa. Hehe. Okej. Nie, że zdobył trochę punktów doświadczenia. Okej, okay, teraz znowu. A nie, dobra, już chłopiec jest. No. Tata wziął mnie na wielką imprezę na SSN w Vermilion. SSN? O, nieważne. I on ma nowego Pokemona Slowpoke'a. I Slowpoke to jest Pokemon. Kurde, zapomniałem, jak to jest Pokémon. To jest Pokémon bardzo leniwy i on jest typu wodno-psychicznego. Tak. I niby dobrze działa, ale jak widzicie, działa do dupy. Jeszcze dwa razy użył. Jeszcze grał. Super. Mam nadzieję, że dobrze słychać mój głos. No, błagam, błagam jeszcze raz. Nie, błagam. Spróbuj, tylko spróbuj. Jest! Kocham cię, Chwast. Okej. To była ciężka walka, więc teraz skoczę na szybciutko do centrum Pokémonów i zaraz wracam. Okej. Jestem już i lecimy dalej. Hej, mam super chłopaka. Najwidoczniej nie widziałaś mnie. Hehe, skromny jestem. Wysłała nie do rana chłopczyka i chyba będziemy mieli przesrane. Chociaż w sumie nie. Albo tak. I on też może poznać peck. Właśnie. O jest, dobra. Co ja się będę chrzanił? Kurde, muszę zacząć kupować Pokémony. Boże, potiony, przepraszam, potiony. No dobra, też nie mogę narzekać, ponieważ Ninja też musi wbić już ten 23. I za cholerę się nie mogę doczekać, kiedy moja Chwast ewoluuje. Dobra, trafię dwa razy. Nie, jeden Water Gun i... Znaczy dwa i pani. Ich Fast nie otrzymał poziomu. Zobaczymy zaraz, ile mu brakuje. No, nie mało. Teraz zmienię znowu na ninja i
Powinno być bez większych problemów. Oczywiście standardowo growl, bo czemu nie? Zawsze warto obniżyć atak przeciwnika przed walką. Dobra, jak widzicie, Nidoran już leży. I chwast ma 17 poziom! Yeah! I pokonaliśmy piknikowca. Zapomniałem, nie przedstawiam jak ma na imię. I błagam, obym miał jakieś potiony. I tak mam 2 potiony, super. Ok. I widzicie ten pokeball? Do niego można się dostać tylko i wyłącznie przez ruch kat. Albo w sprytny sposób odsunąć tego felka na górze, tego w zielonym stroju, tak żeby nam odsłonił przejście do tego pokebola. Już chciałem pokazać palcem. O, i to jest właśnie fajnie, bo geodudy są takim bardziej workiem do trenowania na naszym chwaście. Jak widzicie, jeden balec wystarczył, żeby pokonać geoduda na 13 poziomie. Oj, nawet sporo doświadczenia za 13 poziom. Fajnie, fajnie. Dobra. Kolejny balecit. Kolejny dead. Hehehe, ginie. 238 i błagam tylko jest. Chciałem powiedzieć, żeby tylko nie użył matchupa. Bo matchupa byłoby ciutkę ciężej pokonać, ale też nie za trudno. I Geodude pada. Do widzenia. Miło było cię poznać. Byłeś fajny. Mimo, że cię nie znałem. Huhu. I chwast ma 18 poziom. Yeah. I chce się nauczyć Sleep Powder. Jest. W końcu. I Sleep Powder za... W sumie to nie będę się go uczył. Chociaż... Za Poison Powder. Dobra, trudno. Nie. Nie. Tak. Okej. I teraz będzie matchup jego najlepszy Pokémon w stosunku do chwasty. Chwasta. Bardzo co ja powiedziałem. Okej. Balecit. Kolejny Balecit. I trafi tylko 2 razy, bo nie mógł trafić 5. Dlaczego? To jest szczęście. Powiadam. To jest szczęście. Tylko błagam, tylko żeby teraz wykończył go. Dobra. Głęboki oddech. Spokojnie. Jeden balecit. I wystarczy. I pokonaliśmy Noba. Aha. Zostawię cię z twoim problemem. I właśnie tak trzeba to zrobić, żeby się otworzyły drzwiczki do portalu. Żartuję. I wysłała Ratata i Ratata... Boże. Ciągle myślę, że to jest nowy Pokémon. Ciągle go wszyscy mają i... No nie, tylko nie ten Hyperfang. Nienawidzę go, kiedy inne Pokémony go we mnie używają. What? Przeciwko mnie, przepraszam. Chciałem powiedzieć przeciwko mnie. I gdyby teraz uderzył jeszcze jeden raz, to bym był bardzo szczęśliwy. Ale czemu nie, bo lepiej mnie wkurzyć, nie? Ale na szczęście Absorb już dokończy sprawę. Jeszcze tylko sobie dodamy jedno HP. I za chwilę będziemy mieli 19 poziom. Yeah! Okej. Okay. Mam nadzieję, że niego trochę lepiej podziała ten balecid niż na Ratat. Cięcie. No teraz to 5 razy użył, no bo czemu nie, nie? O kurcze. Okej. Okay. I ten TM to... Secret Power. Secret Power działa tak, że w zależności na jakim terenie jesteśmy, to działa inaczej. Nas może otruć, raz może sparaliżować, to jest naprawdę losowe i tutaj są jagódki. Na razie tylko trenerka ominę, żeby je...